Zanim zaczniemy odcinek, chciałem Was przeprosić za nadchodzące żarty tutaj kolegi Michała Sakowskiego, znanego również Saker WK. Myśli, że jest wybitnym kawalarzem. Wybitnym to nie jest kawalarzem. Piszcie w komentarzu ale sekundę i minutę najlepszego kawału Sakera, jaki był w odcinku. Cytuję jeden z jego prime'owych żartów. Listop jest. Białko bananowe to moje ulubione białko od wksklep.pl. Białko bananowe to moje ulubione białko od wksklep.pl. To co, zaczynamy odcinek? Zostało zaczęte. Zaczynamy odcinek. Siemanko. Zaczynamy prośbą. Panowie, takiego filmu się nie spodziewałem. Rewelacyjny content. Poproszę Was o taki komentarz na dole pod tym odcinkiem. Komentarze zadziałały ostatnio. Jeżeli zrobiliście takie komentarze w stylu family friendly, że nas kochacie i to ubawiliście się po pachy czy do łez, to uwaga, weszliśmy na 12 miejsce na karcie na czasie. Tak, ekipa WK weszła. To chyba naprawdę działa, ale tak bez beki. Rewelacyjny content, kropka. Ubawiłem się do łez, ale przede wszystkim fajny poziom merytoryczny tego materiału. Dla całej rodziny. Dla całej rodziny. Jest już prawie koniec roku i zobaczymy, jakie mieliśmy w tym roku najlepsze produkty, jakie były nasze największe sukcesy sklepowe. Ojej, ale jedzie jakiś motor. Zobaczymy, jakie były nasze sklepowe bestsellery, które produkty odniosły największy sukces i skomentujemy to. Zastanowimy się, dlaczego tak było. No i ja myślę, będę prowadzącym. Chłopaki nie znają żadnych statystyk. Myślę, żeby zrobić też małe wyzwanie dla Was. No. Bo Wy nie znacie tych statystyk, co jest najlepsze i tak dalej. Że Wy będziecie po prostu mówić, jak myślicie. Postawimy tu jakieś trzy mordki, żeby kto był na przykład najbliżej. Punkty będziecie mieli. Tutaj, o, czekaj. Tu moja mordka. Ja sobie wezmę. Tu moja mordka będzie. Tu są jako cztery. Prowadzącego, tylko że ja tam po prostu będę jako, że zadaję pytania Wam. Spoko. Zobaczymy między innymi na przykład. Zobaczymy, ile koszulek sprzedaliśmy w tym roku i jaki był nasz najpopularniejszy suplement. Także zapnijcie pasy, bo będzie ogień. O stary! Robur, zaczniemy od suplementów. Jak myślisz, na naszym sklepie, jaki jest najpopularniejszy suplement w najwięcej ilościach się co sprzedaje? Białko Milky Way. No to słuchaj. A poczekaj, a my nie zdradzujemy dalej? Ale że jestem, ja i Saker. Ale jestem beznadziejnym prowadzącym. Rzeczywiście powinniście wydać swoje propozycje. No właśnie. Jeszcze, no. Najlepiej w tym roku? W tym roku daj tą odpowiedź, tak. W tym roku. W tym roku najlepiej sprzedała się bomba. Kurde, ale to ja bym kilka propozycji podał. Dawaj, Saker. A ty powiedziałeś co? Milky Way, białko. Mhm. Dobra. Białko wege? Haha! To były te żarty. Która sekunda? Tam bądźcie czujni w komentarzu. Dobry korzeń. A ty o co powiedziałeś? Bomba. Tak, ale przypomniał mi o dobrym korzeniu, bo to jest w ogóle suplement, którego nie reklamujemy. No i powiedz teraz. Czyli tak, mam dla Was pocieszenie, ponieważ wszyscy zgadliście produkty, które były w czołówce. Podaliście produkty z top 5 na naszym sklepie. Ale jednak muszę powiedzieć, że wygrał Robert! Kurwa, jest! Robert, brawo, masz jeden punkt! A wy macie 0 punktów. Dlatego, ponieważ mimo, że w ogóle nie podaliście kreatyny, co było dla mnie mega zaskoczeniem, ponieważ właśnie to kreatyn jako produktu najwięcej się u nas sprzedaje, bez poszczególnych wariantów smakowych, to wygrywa białko Milky Way. Taka ilość. Może dodamy nutkę adrenaliny do tego konkursu, co? Może zrobimy karę dla tego, kto przegrał. I kto przegra, ja myślę, że możemy zrobić tak, że będzie w kolejnym odcinku na ekipie dzwonił do trenerów personalnych. Co o tym sądzicie? Ja się zgadzam. Tak? Druga część filmu? Teraz zadaję drugie pytanie. Już ktoś powiedział dobry korzeń. Saker, bardzo dobra odpowiedź, bo to jest top 5 na naszym sklepie. Ogólnie co myślicie o tym produkcie? Dlaczego znalazł się w top 5? Dla mnie jest to zaskakujące trochę, bo dobrego korzenia praktycznie w ogóle nie reklamujemy. Myślę, że dlatego, bo jest on związany ze sprawami łóżkowymi. Każdy chce mieć dobrego korzenia. Dokładnie. Ale nikt już nie chce dyskutować o tym na forum, ale ludzie zamawiają. Informacja o dobrym korzeniu rozniosła się po ludziach
bez praktycznie naszego udziału. My zrobiliśmy jeden, dwa materiały o tym dobrym korzeniu. Mhm. Na każdym filmie pokazujemy, czy tam no, na co którymś treningu pokazujemy, że bierzemy bombę, nie? Mhm. I jest cały czas temat bomby, no bo jest zajebista swoją drogą, ale jest cały czas temat bomby, a dobry korzeń wcale mocno nie odstaje od niej sprzedażą. To w takim razie pytanie. Jak no. myślicie, ile w tym roku dobrego korzenia sprzedaliśmy? W tym roku? Mhm. Obstawiam 4500. Aha, a ja obstawiam 4000. 3700. Saker wygrał. Ach. Niecałe 3600. I to, słuchajcie, jest podobnie do jednego z wariantów naszej bomby. Bomba ananasowa bardzo blisko tego była. A dobry korzeń, no tu nie ma podziału na smaki, więc nie ma w sumie co testować. Po prostu no tak. Dobry korzeń to dobry korzeń. Jeżeli chodzi o suplementy smakowe, to właśnie dużo ludzi częściej może zamawiać, bo wypuszczamy nowy smak i tak dalej. Staramy się też to robić. I na przykład kreatyny mamy aż 5 wariantów w tym momencie. Kreatyna top 3. No. Naszych suplementów. I teraz pytanie do was. Jak myślicie, jaki wariant naszej kreatyny najlepiej się sprzedawał w tym roku? Ode mnie, zaczniemy od środka. Jabłko pięta. Jabłko mięta. Nie ma klienta. No wiesz co, ja ci powiem od razu, że nie trafiłeś. Ja też. No wiem. Założę się z tobą o 100 tysięcy, że nie trafiłem. Wiem, że to jest pewnie mandarynka. To ja teraz odpowiadam. A jak mówicie? Jest to kola. Mandarynkę. Wow. Saker wychodzi na prowadzenie. Mandarynka to jest wasz ulubiony smak. Nawet nie miałem wątpliwości. No jak? No taki wibowit pyszny. Ale jak statystyki pokazują? A to wiesz, nie będę. Bo ja lokowałem ustawy i podskoczyła. Pytanie było inne. Robert, wiele się nie pomyliłeś, tak? Muszę ci powiedzieć, ale jednak. No bo ostatnio zalokowałem, wiesz. No. Chłopaki, z jakich naszych akcesoriów treningowych jesteście najbardziej zadowoleni? A to jest pytanie już? Jeszcze nie na punkty, ale wprowadzenie. Ja ze skakanki, bo schudłem na niej 10 kg. Pomogła mi schudnąć właśnie w 3 miesiące 10 kg i jestem już emocjonalnie właśnie związany z nią. I gumy treningowe, bo pomagały mi przy rozgrzewce. Ja z gum, bo ja je chciałem wprowadzić. Ja ze skakanki i z gum. Skakanka wiadomo, zajebiste cardio, a gumy można trenować na wyjeździe. Ruchy zbliżone do siłowni i obciążać się chociaż trochę. Nie jesteście blisko związani z paraletkami. Chyba nie. Ale tak, paraletki swoją nie. drogą. Rok temu katowałem non-stop, jak handstanda robiłem. Ale w domu małe paraletki się naprawdę przydają, muszę powiedzieć. No ale ja nie gram w tej grze, więc... Dobra, przechodzimy do pytanka. Które z naszych akcesoriów treningowych ludzie najbardziej pokochali, najlepiej się sprzedaje? W tym roku? Ja pierwszy teraz, tak? W tym roku. Gumy. Pewnie to są gumy, bo Saker jest na co dzień zagatą, która siłą rzeczy musi sprawdzać takie dane, bo to jest w zakresie jej obowiązków, ale postawię na skakanki. Musisz się odbić owca trochę, bo no, jak ja stawiam na skakanki. Ja się waham między skakankami na mój produkt. A gumami. A czy jest walka Saker-owca? Jednego i drugiego. Skakanka kontra gumy. Saker kontra owca 2019. No zobaczymy. Myśleliście, że na takiej scenie się zmierzycie kiedyś? Biznesowy. Ja pierdzielę, nie wiem, ty. Dobra, stawiam na gumę. I tu jest taka ciekawostka, ponieważ to rzeczywiście są gumy. Saker i Robur. Robur i Saker, punkt. Możecie wrzucić swoje punkty do waszych statystyk. A gdzie one są? Macie je w rękach i możecie na górę je rzucić. Tam? No, tak. A ja, swoją tak. Rzucić punkcik. Rafał, o, dobra, w szoku. Żeby się doliczyło. I teraz tak spływa jeszcze na mnie, nie? O, naprawdę napluł tym zerem? Rafał, o tu tak spływa, o tu, po daszku, tak minimalnie i tak. Z gumy, Saker z myślą o sobie, prawdopodobnie o rozgrzewce, nie? Mobilności zamówiłeś, bo też często używasz gum. To jest niezbędny element każdego szanującego się trenującego. Okej, okay, no czyli ty takim jesteś. Nie myślałeś przy projektowaniu tego produktu o kalistenice? A trochę myślałem. Wiesz, jak strasznie mi to pomogło? Ale wiem, bo sam na placu używałem. No. I mi się wydaje, że po prostu te gumy są takim najbardziej uniwersalnym produktem, z którego może skorzystać każdy człowiek. W domu, na siłowni, na placu, do street workoutu,
tu wszędzie. Pewnie dlatego te gumy zmiażdżyły skakanki, można powiedzieć. Ponieważ tego nie widać jeszcze, ale one sprzedaliśmy 3,5 tysiąca gum w 5 miesięcy chyba. Skakanki są blisko tego, ale skakanki mamy dłużej na sklepie. No dobra. No ile macie punktów? Ja mam 0. Czyli na razie ty będziesz dzwonił. Razem z Rockburem w sumie. To przejdziemy już na ciuszki. Jak sądzicie, jaki produkt z ubrań jest naszym bestsellerem? Koszulka klasyczna, czarna, z białym dzikiem. Koszulka klasyczna, czarna, z białym dzikiem. To ale samo. Proste pytanie. To samo. W takim razie to pytanie będzie miało dwie części. Jak myślicie, ile koszulek czarnych sprzedaliśmy w tym roku? Chodzi o jeden wariant. Mamy dużo koszulek z dzikiem. Chodzi o jedną czarną z tym wtopionym dzikiem. W tym roku, tak? W tym roku. Jedna koszulka. Kalkulacje wykonane jakieś. To ja zacznę. 2700. 5300. A ja powiem, że takie 6800. 6800. Jeden wariant koszulki. No przecież wygrałem, dawaj, czego wygrywamy. Dobra uwaga, podaję wynik. Szczęśliwymi posiadaczami naszej koszulki Dzik Classic w tym roku zostało 3000 wyjątkowych dzików. Kto wygrał? Saker. 3000 równo? No, niecałe. 2969. No ale strasznie blisko byłeś. Ile ty powiedziałeś? 2700. 2700? No. Bo ja ogarniam sprzedaż ogólnie. Mniej więcej wiem, ile dziennie czego schodzi, więc umiem to policzyć. To jest twój odcinek w takim razie. Zasłużenie wygrałeś. Nasz odcinek jest, kiedy gramy w FIFA, a twój jest dziś. No dobra, no to owca, nie masz szans już się odkuć. No nie mam. Chcesz mieć takie pytanie, takie bardzo trudne, którym mógłbyś zdobyć 2 punkty? No. Poproszę. Tak? Dobrze. Daj ostatnie najtrudniejsze pytanie. Jaka jest wasza ulubiona opaska? Moja dźwigaj dziewczyno. Okej. Okay. Najbardziej ulubiona opaska ludzi, którzy u nas kupują, to jest klasyk dzik. Czarny. Czarna opaska. No. Jeżeli trafisz co do 100, to masz 2 punkty. Ile sprzedaliśmy opasek? A trzeba uważać, bo opasek zamawiamy bardzo dużo, no bym musiał strzelać. Bo opaski dajemy bardzo często na gratisy. Mamy ich bardzo dużo na magazynie. Spoko, 8200. Ale ile się naprawdę sprzeda? 8200 opasek. A ja też mogę strzelać? Możesz. 4000. No, Robur? No dobra, wiesz co? Możesz oddać swoje punkty wszystkie Sakerowi teraz. Nie trafiłeś. Nie mam czego oddać. Wiem, chciałem cię upokorzyć. dlatego wiedziałem to. Wiedziałem, już byłem w przyszłości, wiedziałem, że chcesz to zrobić, dlatego postanowiłem nie trafiać każdej odpowiedzi, żeby nie dać ci tej satysfakcji. 1700. Nie, no dobra. Żeby nie, no. Saker, jednogłośny zwycięzca, najlepiej się orientuje w statystykach. Nasz typ od statystyk z zarządu. No i co? Ale to dobrze. Podsumowujemy. To był test. Ale powiedz jeszcze, ile opasek się sprzedaje. To był test pracy Sakera. Saker. Możesz przestać. Agata ci napisała wcześniej. Serio, jestem ciekaw. Naprawdę? Czy trafiłem? Ja myślałem, że ty masz odpowiedzi po prostu. 4000. Tyle, ile powiedziałeś. Kojarzę, że 12 dziennie. Trzeba lubić statystyki. To jest niesamowite. To trzeba, to jest władca statystyk. No. A wiecie, wariantów na naszym sklepie, koszulek, opasek, wszystkiego jest naprawdę sporo. Zapamiętać jeden konkretny wariant. Szacun w hej. To kończymy. No, w którymś z następnych odcinków na ekipie zobaczycie, jak owca razem z Roburem dzwonią do trenerów personalnych. Poprzedni odcinek miał 1 milion wyświetleń. I 65 tysięcy łap w górę. I absolutny rekord, bo tak chcieliście zobaczyć Robura, jak rozmawia z trenerami. Dobra, panowie, zobaczyliśmy, kto najlepiej ogarnia nasz sklep. Piszcie w komentarzach na dole. Jakie są wasze ulubione produkty? Tak. Jeżeli się przebiją te komentarze między komentarze o tym, że kochacie nas oglądać. Niech każdy napisze teraz drugi. Jak napisaliście na początku, to teraz napiszcie drugi koment na ulubionych produktach naszych. I jeszcze możecie odpowiadać innym w komentarzach na komentarze, żeby potwierdzić po prostu, że lubicie nas oglądać. Ej, zauważyliście, że to był chyba pierwszy odcinek, w którym Saker umiał w coś grać?
No. Zostawmy to, jak to mówisz. No bo jak ciągle zręcznościówki na padzie napierdalamy, a ja całe życie w RPG na klawiaturze, to co ja mam, kurwa, kutasem tego pada obsłużyć? No dobra, nie kuś losu, bo pani ze Szwecji może oglądać do końca. Tak. Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia w komentarzach. Do zobaczonka.